Panie Wojewodo, Panie Prezesie, Pani Dyrektor, Panie Kapelmistrzu, Szanowni Małopolscy Kolejarze. Proszę Państwa, Małopolska Kolej jest nowoczesna, bezpieczna i punktualna. Bardzo ważne jest to, że w ostatnim czasie, w ostatnim roku województwo małopolskie rozwija nowe połączenie i wspomniane chociażby połączenie z Olkusza, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale również połączenie nowe, tak naprawdę przez ostatni tydzień uruchomione z Przeciszowa, czyli pierwsze 3 dni przywiozło blisko 7 tysięcy pasażerów. To pokazuje, że kolej jest nowoczesna. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tutaj jest z nami pokolenie młodych kolejarzy. I mamy przed nami nowoczesny pociąg. I proszę Państwa, fotele w tym pociągu są jakby wybrane przez uczniów technikum kolejowego. Z tego miejsca Pani Dyrektor oraz wszystkim uczniom bardzo dziękuję za współpracę, bo chociażby w ten sposób młode pokolenie wskazało nowoczesny pociąg i wygodne fotele. Szanowni Państwo, życzę bezpiecznej podróży i mam nadzieję, że tego typu święta w Małopolsce, Panie Kazimierzu, będą odbywać się o, właśnie w ramach tej rocznicy 175 lat, ale za rok 176. rocznica również okrągła i warto również naszym mieszkańcom pokazywać rozwój kolei. Bardzo dziękuję komendantom Straży Ochrony Kolei, która dba również na co dzień o bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo pasażerowie potwierdzają. Szanowni Państwo, szerokiej drogi i przede wszystkim bardzo dziękuję, że na kolei są pasażerowie oraz i kolejarze. Mikrofon przerywa, to trzeba skończyć. Dziękuję bardzo.